Dwa Dwoma najchętniej oglądanymi seriami na moim kanale jest szachowe podziemie oraz partie najlepszych zawodników na świecie. I tak się składa, że wczoraj miała miejsce partia, która w sumie pasowałaby do obu tych konceptów, ponieważ Magnus Carlsen grał kolorem białym z Jordanem Van Forestem. Jak zapewne wiecie w Oslo organizowany jest turniej e-sportowy, to znaczy zawodnicy grają w szachy Grają naprzeciwko siebie, ale grają na komputerach. Rozgrywane partie są tempem szybkim. No i właśnie Magnus Carlsen grał z Jordanem Van Forestem. Była to druga partia ich meczu, pierwsza została zremisowana, pozostałe też zostały zremisowane, także od tej partii zależało jaki będzie wynik meczu w zasadzie tak na koniec wyszło. E, więc zapewne domyślacie się po tytule, że nie poszło do końca pomyśli Magnusa Carlsena. No i mam nadzieję, że dobrze się będziecie bawić oglądając tę partię, ponieważ pokazuje ona, że w zasadzie każdy z nas i każdy z tych zawodników jest po prostu człowiekiem. Nastąpiło c4. Tutaj już można było mieć wątpliwości, czy Magnus Carlsen na serio traktuje ten turniej, no bo kto w partiach zaczyna ruchem c4? Nastąpiło e5, e3, skoczek f6, skoczek c3, d5. Łubu-dubu, łubu-dubu. I zauważcie, że ta pozycja to jest w zasadzie odwrócona partia sycylijska. I to jest jedno z podejść przeciwko y, mierzeniu się z partią angielską, że gramy w taki sposób, jakbyśmy grali czarnymi przeciwko obronie sycylijskiej. Bo zauważcie, gdyby nastąpiło coś takiego, coś takiego, coś takiego, coś takiego, coś takiego, coś takiego. I6 to jest w zasadzie dokładnie taka sama pozycja, jaką ma, mają y, Mamy w partii, tylko teraz białe, czyli w tamtym konkretnym przypadku czarne, są na posunięciu. No i tutaj Magnus Carlsen zdecydował się na taki dość dziwny ruch, ponieważ wyszedł hetmanem na H5. Jest to takie dość dziwne podejście. Pamiętam, że Carlsen kilkukrotnie stosował je podczas swojej kariery w niektórych momentach, że po prostu wyprowadza hetmana na H5. Oczywiście chodzi o to, że atakujemy tego pionka. A po G6 tracimy nie tylko pionka, ale wieże. Także w taki sposób nie podstawiajcie. Jordan Van Forest zdecydował się zagrać skoczek C6, czyli bronić tego pionka. Nastąpiło go B5 i mam wrażenie, że gdzieś od około tego momentu Van Forest zaczął iść trochę w złym kierunku, ponieważ... To, co on powinien zrobić, to zagrać po prostu Hetman D6. Broni tego, broni tego, broni tego. Ten Hetman jest spoko. E, figury białego są troszkę słabo wyprowadzone. Ten Hetman będzie mógł być atakowany potencjalnie, więc pozycja czarnego jest kit. Jedyny minus to jest ten goniec, ale jeżeli zagramy G6 i goniec G7, no to powinno być wszystko w porządku. Więc Hetman D6 tu było dobrym ruchem, natomiast, no wiecie, raczej nie spodziewacie się, grając z czarnymi, że Mistrz świata. Zagra hetman H5, więc raczej nie było to przygotowane. No i Van Forest zagrał skoczek B4. Nie jest to zły ruch, ale wiąże się z poświęceniem pionka, ponieważ tutaj następuje łubu-dubu, goniec E6. No i problem dla białego, znaczy inaczej, problem dla czarnego jest taki, że białe tu mają lepszą pozycję, natomiast problemem białego jest to, że musi tutaj wykonywać praktycznie jedyne posunięcia, no bo grożą mu widełki. Grozi też wejście potencjalnie skoczkiem na D3. Więc trzeba było zagrać hetman e4, no i oczywiście tutaj Magnus Carlsen zagrał dobrze. Nastąpiła a6, goniec się wycofał, hetman poszedł na d7, a3, f5, hetman wrócił całkowicie na b1, zauważcie, że cały czas musiał kontrolować te pola, więc odszedł na b1, skoczek sobie wrócił, no i skoczek f3. No i mamy taką dość dziwną pozycję, gdzie białe mają piąka więcej, ale czarne mają niesamowicie dużo aktywności. To znaczy właściwie każda figura czarnego jest wyprowadzona. Można nawet zagrać goniec D6, można tego gońca gdziekolwiek wyprowadzić, a białe zanim wyprowadzą swoje figury, no to będą musiały poświęcić 3, 4, 5 ruchów, a na takim najwyższym poziomie to jest dużo. Dlatego pomimo tego, że silnik pokazuje, że białe tutaj mają przewagę, to z praktycznego punktu widzenia czarne mają łatwiejszą grę. Nastąpiła długa roszada. I B5, i B4. I Magnus Carlsen nawet w wywiadzie potem powiedział, że no, jak, jak zobaczył potem, tak z perspektywy czasu, że zagrał B4, to, to strasznie głupie było. No i że mógł najnormalniej w świecie zrobić krótką roszadę, no i potem próbować grać przez B4, z B2 i tak dalej. Natomiast on zdecydował się grać przez B4 od razu. No i Jordan Van Forest znalazł bardzo ciekawą ideę, która była w tej pozycji bardzo dobra, a mianowicie skoro Król jest na E1, te figury nie mają za bardzo gdzie się poruszać, ponieważ większość pól w centrum jest kontrolowana przez czarnego, no to trzeba gnieść przeciwnika jak najbardziej, więc nastąpiło G5. No i teraz, skoro przeciwnik nas atakuje, no to nigdy w życiu nie chcielibyśmy zrobić krótkiej roszady, prawda? No nieprawda, bo Magnus Carlsen z jakiegoś powodu ją zrobił. Komputer jej nie lubi tego ruchu, natomiast Magnus Carlsen prawdopodobnie stwierdził, że po G4 odejdzie sobie skoczkiem na G5, no i że ten atak nie za bardzo jest groźny. Więc, więc okej, okay, tu jeszcze nic złego się nie dzieje. Nastąpiło goniec G8, nastąpiło goniec B2, żeby ta przekątna była atakowana. Goniec poszedł na G7, no i tutaj białe mają w zasadzie dwa ruchy, które są dość silne. To znaczy jednym z tych ruchów oczywiście jest B5, a drugim ruchem jest skoczek A4. Dlaczego tylko te dwa ruchy? Dlaczego nie można na przykład zagrać B4? Znaczy D4, moglibyście zapytać, ponieważ jest tutaj ukryta groźba. Ten skoczek, pomimo tego, że stoi, może nawet w miarę ładnie, to problem jest taki, że po H6 już nigdzie nie może się znaleźć. To znaczy, ten skoczek nie może nigdzie wrócić, jest po prostu zgubiony. A co więcej, jeżeli teraz nastąpi bicie, to otworzy się linia Hanoid, białe przegrywają. Więc oczywiście Magnus Carsen nie podstawił czegoś takiego. Mógł zagrać B5 i po biciu zbić to skoczkiem i okazuje się, że tutaj H6 nigdy nie jest groźne, ponieważ po goniec G7, łubu-dubu, Hetman wchodzi na F5 i ten skoczek wchodzi tutaj. Yy. Natomiast Magnus Carlsen zdecydował się na drugi bardzo silny ruch, a mianowicie skoczek A4. Nie wiem, dlaczego strzałki się losowo robią, ale tak to czasami bywa, nagrywam na żywo. Więc nastąpiło skoczek A4. Idea jest taka, jeżeli teraz nastąpi H6, no to oczywiście, jeżeli chcemy, możemy to zbić. Przeciwnik zbije, zagramy tu i wygrywamy. Mamy nawet mocniejszą opcję, a mianowicie po H6, dzięki temu, że ten skoczek znalazł się tu, to może iść na C5 i teraz ten Hetman nie ma gdzie się znaleźć w zasadzie, bo jak odejdzie tu, no to zbijemy tu, zbijemy tu i wszystko się sypie. Więc skoczek A5 to jest przeciwdziałanie ruchowi a h 6 co jest dość paradoksalne, no bo to jest na drugiej stronie szachownicy. I w tym momencie czarny zagrały ruch. Który jak zobaczyłem na pierwszy rzut oka, to pomyślałem sobie, że nie do końca wiem o co chodzi w szachach. Dzwony zaczęły bić również, więc wyciąłem ten fragment i mówiłem o tym, że w tym momencie nastąpił ruch, który na pierwszy rzut oka wydaje się być totalnie bez sensu, ale im dłużej się o nim pomyśli, tym sens ma jak największy, ponieważ nastąpiło skoczek F4. Chodzi o to, że po biciu co nastąpiło w partii? Czarne mogą zbić tym gońcem na B2. No i teraz, jeżeli na przykład to odbijemy, to skoczek D4 grożą, grozi bicie tutaj, grozi bicie tutaj, a jeżeli białe odejdą sobie tutaj, żeby bronić obu tych figur, to po H6 znowu są ogromne problemy, jeżeli chodzi o białego, ponieważ cokolwiek nie zagra, nastąpi bicie, otworzy się linia i będą groziły maty. Czyli na przykład po jakimś takim ruchu łubu-dubu, i jeżeli odbijemy. Coś takiego i Hetman H2. Może nie tutaj dokładnie, ponieważ powyżej C1 jest skoczek B6, ale po jakimś losowym ruchu. Wiecie o co chodzi. Coś takiego, coś takiego. No i są kłopoty. Dlatego też Magnus Carson zdecydował się zagrać skoczek C5 z bardzo głęboką ideą, a przynajmniej tak się wydawało. Ponieważ teraz, jeżeli czarne na przykład odejdą sobie Hetmanem i zbiją tego piąka, to można zagrać jeden jedyny ruch, który, po którym białe mają wygraną, a mianowicie goniec bije A6. No i teraz jeżeli przeciwnik to odbije, no to problem jest taki, że po Hetman F5, król B8, tutaj, jeżeli król sobie gdziekolwiek odejdzie, dostaje Hetman C5, no i pomimo tego, że białe mają stratę materialną, to... Są ok, ponieważ ten król jest bardzo osłabiony. Zaraz te wieże wejdą do ataku, prędzej czy później. Te pionki zostaną nam puszowane. Ta wieża jest bez sensu, ten goniec nic nie robi. Ta wieża jest ok, no ale to w zasadzie jedyna figura, która cokolwiek robi po stronie czarnego. Także yy, wydawało się, że Magnus Carlsen zagrał całą tę. Kontynuację związaną z biciem na tu, z biciem tutaj, ze skoczkiem na C5, Hetmanem na D2, żeby w tym momencie zagrać goniec A6. Przewaga po stronie białego jest. Natomiast okazało się, że w tym momencie Magnus Carlsen zagrał bardzo ciekawą ideę. A mianowicie zdecydował, że w sumie to skoro tutaj jest goniec, no to zagra wieża A2. No i teraz oczywiście, jeżeli czarne zbiją, no to nastąpi wieża, bije B2, potem wieża kolejna wejdzie tutaj, nastąpi B5 i czar czarne mają bardzo duże problemy. Jest równowaga materialna, ale to białe mogą atakować, a czarne nie mogą tutaj nic robić. Jednakże, problem z wieżą, wieżą na A2 jest taki, że można to zbić. I Magnus Carlsen, przypominam, mistrz świata, który jest najlepszym szachistą w historii prawdopodobnie, zapomniał, że goniec może zbić tę wieżę. Naprawdę myślałem trochę, przygotowując się do tego filmiku, czy bywały jakieś takie sytuacje, gdzie Magnus Carlsen na turnieju, no dość dużej rangi mimo wszystko, podstawił w taki sposób figurę i chyba nie. To znaczy to jest najgłupsza podstawka, w historii Karlsena. On wywiad, no i tu oczywiście nastąpiło coś takiego, coś takiego. No i po kilku ruchach, Magnus Carlsen, mając wieżę i gońca mniej, po prostu się poddał. Magnus Carlsen powiedział w wywiadzie po meczowym, że no, co do zasady, to wie, jak się ruszają figury, ale jak widać, czasami są wyjątki. No, i to tylko pokazuje, że jest on po prostu człowiekiem. To znaczy, bardzo często mamy taki obraz Magnusa Karlsena, który jest totalnym szefem i oczywiście jest totalnym szefem, ale no nawet on popełnia błędy. Także wy, drodzy widzowie o rankingu 1000 czy 1500 czy 2300, tak jak ja, no, podstawiamy figury i to jest nieodłączna. Z część tego sportu, także mam nadzieję, że ten filmik sprawi, że stwierdzicie okej okay, dobra to jednak można sobie grać w szachy i to, że podstawem figury to nic takiego, no bo nawet mistrz świata potrafił w tej sytuacji zagrać wieża A2. Także mam nadzieję, że filmik wam się podobał, jeżeli tak to wiecie Subskrypcja, odwiedzajcie moją stronę, yy, odwiedzajcie szachowo.pl i kupujcie tam sprzęt szachowy z kolem Jasko 9,5, 10% zniżki. A z mojej strony to tyle, także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Siema!